Witam serdecznie. WG Kosakowo, 3 kwiecień. Dzisiaj przyjechały już pierwsze gołąbki. Jest to wszystko troszeczkę opóźnione, tak jak co do innych lat, gdyż inne lata już gołębie były prędzej. Teraz przyjechały gołąbki od kolegi Granicy Radosława. Dzisiaj przyjadą jeszcze chyba gołębie od Roberta Kruka. Jutro już kilku hodowców wysyła gołębie. Jacek Pszczółkowski w spółce z niemieckim hodowcą. Czyli troszeczkę już tych gołębi zaraz będzie. Gołąbki Radka są naprawdę bardzo fajnie wychowane. Zaszczepione z rodowodami, z kartami. Wszystko tak jak powinno być. One sobie tu zaraz wyjdą. One już są gołąbki, które sobie poradzą. Już będą siedziały ładnie na półkach. Zaraz je też nakarmimy. Wlejemy wodę, pokażemy, gdzie jest poidło. A tam jest taka wyściółka z sieczki. Jakby chciały się jeszcze położyć, ale one już będą siadały na pewno na półkach. Ten gołębnik, no mówię, pierwsze otwarcie będzie, jak będzie zasiedlony, ale te już będziemy też otwierać, podejrzewam, prędzej, bo jest troszeczkę gołąbków, to troszeczkę gołąbki, które już mogłyby wychodzić na dach, ale zobaczymy, jakie inne będą przychodziły. Wiem, że te gołębie niemieckie, które przyjadą, też już będą większymi gołębiami, czyli podejrzewam, że w sobotę je... pierwszy raz wypuścimy. No co, maluchy? Gdzie my jesteśmy tu? O. Gołębniki, tak jak widać, są przygotowane. Wszystko jest porządnie wypryskane. Wymalowane na przyjazd nowych gołębi. W tamtym boksie jeszcze też jest końcówka, w tamtym gołębniku końcówka pracy do zrobienia, ale to wszystko teraz mówię, miejmy nadzieję, że ta pogoda, u nas dzisiaj cały dzień też padało, teraz akurat przestało, czyli i się robi ciepło, czyli myślę, tak jak zapowiadają, od jutra ma być trochę pogody. O. Dobra. Do usłyszenia. Halo. Dobry lot. Witam serdecznie, 4 kwiecień, dziś dojechały już gołąbki od Jurka Tarasiuka, też bardzo ładne gołąbki, jeszcze dzisiaj przyjadą chyba od kilku hodowców, mają topy, już wszystko, obrączki elektroniczne założone, w sobotę, jak dobrze będzie ładna pogoda, to zaczniemy je pierwszy raz puszczać. Te wczorajsze gołąbki, no mówię, no jest trochę zmiana kału, już się robi ładny, okrąglutki, związany. No te pierwsze kubki to są takie, mówię, no niezbyt, ale ona już od, już na wieczorne, już o, proszę bardzo. Czyli wszystko gra. I będziemy śledzić przywózki gołębi dalej. No maluchy. O, i na dzisiaj praktycznie to chyba koniec z przywiezionych gołębi. Czyli jest w tej chwili 27 gołębi. Jeszcze Robert Kruk razem z naszymi gołębiami. Czyli to są gołębie Jacka Pszczołowskiego
w spółce z niemieckim hodowcą, czyli to są na niemieckich obrączkach gołębie. Dowiezione są jeszcze gołębie Jarka Kozłowskiego, czyli mówię 27 sztuk na dziś. Sobie ładnie podchodzą do jedzenia, czyli wszystko z nimi ok. Dobra, do usłyszenia. Dobry lot. Witam kolegów, koleżanki serdecznie. 6 kwiecień. Teraz pójdziemy nakarmić gołąbki, które już przyjechały na wspólny gołębnik. Jest ich 22. Niestety 5 gołąbków no nie przyjęłem, bo były za młode. No takich gołębi proszę nie przywozić. No kolega, nie wiem czy się obraził czy nie, ale no przywiózł gołębie 22-5-dniowe, ledwo obrośnięte, króciutkie ogonki i mówi, że takie zrzuca na podłogę. No ale na wspólnym gołębniku niestety takie gołąbki się no nie powinny, one dopiero miały jeden dzień po szczepieniu. No zabrał je, mówi, że za tydzień je przywiezie, no zobaczymy. Ale co do karmy, karmę w tej chwili przygotujemy. Na razie dostają karmę drobną, bardzo fajną, białkową. Karmę z firmy Bogdana Chmiela, Goldwing. Drobne groszki, to jest beka dla młodych. Bardzo fajnie ją jedzą, tą karmę. Na razie tej karmy robimy, bo to praktycznie jest 3 razy dziennie, tam troszeczkę jej zanoszę. Wymieniam to, tą karmę dzisiaj polejemy olejkiem. Głównym olejkiem przy młodych gołębi jest Omega Vet. Polejemy tym olejkiem, posypiemy troszeczkę Energio Probiokiem i w tym roku też będziemy stosować białko z Deringe. Teraz tym młodym, później praktycznie one już jak będą większe, to już tego nie będą dostawały. Wtedy główną zasypką będzie Mykowet i Diarowet. Do tego w tej chwili podaję, jest to ta ziemia, która została przysłana od Zbyszka. Proszę zobaczyć, ona jest troszeczkę inną ziemią, ona jest sypka, taka pulchna i no, troszeczkę inną strukturę ma niż normalna ziemia, inaczej pachnie. Myśmy tą ziemię, mówię, stosowali. Ja ją stosuję już kilka lat, dodaję do niej ziemi jeszcze okrzemkowej troszeczkę i taką ziemię gołębie dostają nawet 2-3 razy w tygodniu, troszeczkę posypaną do każdej, to praktycznie do każdej zasypki. W tej chwili akurat ta ziemia, którą Zbyszek sprowadził, no mówię, no trafił dobrze, bo ziemia jest rewelacyjna. Myślę, że ci, co ją zastosowali, to będą widzieli momentalnie efekty. W gołębnikach rozpłodowych, zamkniętych, no to powinna być zastosowana bardzo często. Nawet może ją mieszać z minerałami, gołębie ją bardzo dobrze sobie jedzą. No i za chwilę pójdziemy gołąbki nakarmić. Karma została akurat przygotowana, jest posypana ziemią, jest posypana białkami z probiotykiem. No i w tej chwili jeszcze jest dosypany zawsze troszeczkę, już żeby się gołębie przyzwyczajały, granulatu TO2, adeno. Dużo na razie tego nie sypiemy, bo tych gołębi jest naprawdę mało, czyli to trzeba sobie dawkować, miarkować. Teraz pójdziemy to dać gołąbkom. Maluchy już sobie leżą na wolierce. Dzisiaj jest, no w końcu w nocy się wypadało, mam nadzieję, ale dzisiaj jest dosyć zimny wiatr zachodni, ale to im chyba nie będzie przeszkadzało, muszą się przyzwyczaić. No tutaj u nas często takie warunki będą. Gołębie przebywają tu trzeci dzień, czyli no kał już się praktycznie wynormował, jest ładny, jest sucho, czyli kał jest już ładny. Są takie, żebym miejsca, żebym sobie zawsze mógł sprawdzić, jak ten kał wygląda, nierozdeptany. Co do karmy, gołąbki sobie wczoraj, znaczy teraz mają dosyć więcej tej karmy sypane,
Czyli tu troszeczkę karmy zawsze zostaje, to jest wiadomo, młode sobie to będą wybierały, czyli tą karmę zabieramy do gołębi rozpłodowych, a tu im zaraz przesypiemy to do wiadra. O, to wrzucimy do wiadra, niech to sobie gołębie rozpłodowe zjedzą, a my im nasypiemy świeżej karmy. Muszą sobie wybierać. One na razie się jeszcze troszeczkę boją, nie są przyzwyczajone. Bo mówię, no w tej chwili przychodzę tutaj, mówię, z 3 razy dziennie. Jak ich będzie później dużo, no to tu praktycznie przebywamy. Ja przybywam tutaj bardzo często. Do wody dostają zawsze na... no te akurat dostały tak, że będą teraz piły hydrodiar trochę dłużej. Bo w soboty i w niedzielę przyjedzie też pewna grupa gołębi i one będą, czyli te będą piły gdzieś w granicach 8 dni hydrodiar. Później od poniedziałku zrobimy znowu przerwę z hydrodiarem i znowu po zasiedleniu następnej grupy znowu będziemy hydrodiar podawać. Karmy tak wszystko na razie to samo, mocna karma w sobotę, czyli jutro lub w niedzielę zobaczymy od pogody, aby była w miarę pogoda, żeby nie było takiego mocnego wiatru, czyli część gołębi, czyli te gołębie zostaną wypuszczone. Tylko chodzi o wiatr, no bo dzisiaj jest bardzo mocny wiatr, nie chciałbym ich puszczać, bo jest to jeszcze za wcześnie, a jest mocny wiatr, czyli praktycznie byłoby ten wiatr wygnał, przegnał, rozgonił. To stare gołębie mają z tym nieraz problem, a co dopiero takie młode. Tak jak mówię, pogoda jest w miarę, się zrobiło do innych dni, ale jest u nas bardzo zimno jeszcze, czyli mówię, one też nie są takie, jakby były cieplutko, z tym, że i one wszystko ładnie wyglądają. Na razie będzie wszystko z nimi na pewno ok. Teraz im jeszcze świeżutkiej wody przyniesiemy i do usłyszenia. I witam ponownie. Pogoda się ładnie rozpogodziło. W końcu, no wczoraj tak jak mówiłem rano, na pewno się wypadało. Dzisiaj tu skończyłem ostatnie prace związane ze wspólnym gołębnikiem. Praktycznie jest wszystko przygotowane do przyjęcia nowych gołębi. Tu tylko jeszcze muszę w środku posprzątać. Jest wszystko wymalowane, wyczyszczone. Te gołąbki, no mówię, sobie już siedzą ładnie. Teraz za chwilę je drugi raz nakarmię. Tam im taka końcówka została, jeszcze wszystkiego nie potrafią jeść. Czyli to trzeba im, dlatego częściej trzeba tą karmę wymieniać tym młodym gołębiom. A jest dużo gołębi, które te resztki zjedzą. Moje gołębie sobie akurat teraz niedawno je wypuściłem, one sobie teraz zlądowały, siedzą sobie na dachu. Też mają młode takie, które trzeba już intensywnie karmić, czyli one te wszystkie resztki po tych młodych bardzo chętnie zjedzą. W tej chwili przygotujemy im drugą karmę. Druga karma, praktycznie tak samo, mieszanka z Goldwing. Tu akurat są dwie BK i BK młode. I teraz praktycznie rano były na olejku o medze. Teraz wieczorem dostaną z Leśnej Doliny czosnek, cebula, miód i ocet jabłkowy. To jest taka płynna zawiesina, którą już stosuje któryś tam sezon. I do tego dostaną mykowet. I do tego dostaną oregano jako zasypki plus probiok omega do zasypania takiego, do wysuszenia powiedzmy. Później będzie tak samo dosypany granulat TO2. Firma Naturals przysłała też produkty do testowania. Znaczy nie będziemy ich testować na pewno na gołębnikach, na gołębniku wspólnym, lecz najpierw będą testowane na moim gołębniku. Dwa preparaty bardzo mi się podobają, zobaczymy co to będzie. Jest to też taka płynna zawiesina z chrzanem
Bardzo fajnie pachnie i z olejkiem z ostropestu, czyli preparat taki naturalnie czyszczący drogi oddechowe. No i to jest będzie bardzo fajna rzecz na pewno. Jeżeli ten skład, to wszystko jest oryginalne. Propolis, jak propolis, to jest propolis handlowy, przezroczysty, nie lubię takich propolisów, ale no mówię, no są takie propolisy, są w sprzedaży. No. Olejek energetyczny, to jest mieszanka olei. No, mieszanka olei, jako przylepny olej na pewno będzie bardzo dobrym olejem, no zobaczymy to, ale będziemy to najpierw używać tylko na głębiach moich, najpierw użyjemy to na rozpłodowych, później na lotowych. Jeżeli to ten, to na pewno ten preparat bym wprowadził na wspólny gołębnik i ten może też. Z tym, że w tej chwili bardzo podobny preparat jest robiony przez Leśną Dolinę na mojej recepturze, którą stosujemy tu od lat. Hodowcy ją nazywają jako miks Macieja. Ta receptura to nie jest moja receptura, jest to receptura, troszeczkę są inne składy i tam są takie rzeczy, których tutaj nie ma w tych składach i w tych naszych mieszankach, dlatego ten cały proces uruchomienia tego i wdrożenia do sprzedaży troszeczkę trwa, ale myślę, że lada dzień te dwa miksy ziołowe będą dostępne już w sprzedaży. Ale to później o nich. W tej chwili przygotuję to mieszaneczkę i pójdziemy nakarmić gołębi. O, tak wygląda ta mikstura cebulowo-czosnkowa i jodowo z octem jabłkowym. To wszystko wymieszamy. To taka breja się zrobi. I na to zasypiemy zaraz nasze produkty. Stwierdzam, że karma jest jeszcze dość mocno wilgotna po zastosowaniu tych wszystkich preparatów. Jest mokra, po prostu jeszcze to nie osuszy, tak? Do tego dodajemy jeszcze troszeczkę ziemi. Do tego dodamy trochę ziemi. Nie bać się tej ziemi. Najwyżej trochę zostanie na dnie w karmiku. Wymieszamy. O, i tak to mniej więcej wygląda. W tej chwili jeszcze dosypiemy troszeczkę granulatu TO2. I za chwilę, jak to przeschnie gołąbką, pójdziemy to zanieść i życzyć im smacznego. Dziękuję. Dobry lot, do usłyszenia.